Opowiedz o twoim singlu, bo dzisiaj wyjątkowy odcinek, śpiewaliście singla. Jak powstawał? No, ten singiel gram już z moim zespołem Cats na koncertach ze 2 lata, także to nie było nic nowego, natomiast 2 ostatnie dni spędziliśmy w studiu nagrywając go. To była ciężka praca, praktycznie spaliśmy w tym studiu, także bardzo się cieszę, że po prostu mogłem to zaprezentować tutaj. Mam w swoim repertuarze bardzo dużo swoich piosenek, natomiast tutaj mieliśmy okazję tworzyć ze znanymi producentami. Ja tworzyłam z producentem, który przyjechał z Anglii, także jestem niezmiernie szczęśliwa, że miałam tam taką okazję. Dlatego w bardzo krótkim czasie powstał właśnie singiel, który dzisiaj miałam okazję zaprezentować. Mam nadzieję, że spodoba się odbiorcom i bo mi się podoba. Boże, ja jestem, zmęczyłam się, naprawdę. Wszystko zrozumiałe. Emocje jeszcze po prostu nie zeszły. Tak, ta piosenka jest, może być o miłości, ale generalnie jest o relacjach i myślę, że każdy może znaleźć coś w niej dla siebie. W sensie, znaleźć jakąś cząstkę i potem to do siebie odnosić. I myślę, że to jest bardzo fajne w tym utworze i cieszę się, że mogłam dzisiaj go zaśpiewać. Powstał dosyć szybko, ale myślę, że jest na fajnym poziomie. O czym to singiel? Myślę, że każdy powinien zinterpretować go sobie na własny sposób. No myślę, że jest to singiel, że tak powiem, o walce, o lepszy świat. Tak bym to skwitował. Prace przebiegały no, dość intensywnie, ale w bardzo przyjemnej atmosferze. Pozdrawiam Juliusza Kamila, pozdrawiam Maćka. Także Michała, przepraszam, już z emocji po prostu, już zapominam imion, także wszystkich pozdrawiam i no, współpraca owocna moim zdaniem. Czekam na jeszcze więcej współpracy z nimi.